Podpułkownik Mieczysław Bieniek, nowym dowódcą 18. Bielskiego Batalionu Powietrzno-Desantowego. Przy ulicy Brodzińskiego powstaje nowy miejski żłobek. Bielsko-Żywiecki Gość Niedzielny obchodzi okrągły jubileusz. Właśnie ukazał się 1000 numer tego tygodnika. Połowa wakacji za nami, za to przed nami kolejne koncerty wakacyjne zorganizowane przez Bielskie Centrum Kultury. Podpułkownik Mieczysław Bieniek, nowym dowódcą 18. Bielskiego Batalionu Powietrzno-Desantowego. Uroczystość przekazania nowemu dowódcy zwierzchnictwa nad jednostką w obecności dowódcy 6. Brygady Powietrzno-Desantowej, generała brygady Bogdana Tworkowskiego oraz zaproszonych gości odbyła się w miniony wtorek na terenie Bielskich Koszar. Podpułkownik Mieczysław Bieniek junior to syn generała Mieczysława Bieńka, który dziś pełni funkcję wiceszefa w sojuszniczym dowództwie transformacyjnym NATO w Norfolk. Generał Bieniek przeszedł wcześniej najwyższe szczeble dowódcze w polskim wojsku. Zachował przy tym ducha i kondycję prawdziwego komandosa, którym pozostaje do dziś. Syn najwyraźniej wdał się w ojca, bo mimo zaledwie 38 lat jego spadochroniarskie CV i umiejętności zdobyte podczas misji w Bośni i Hercegowinie oraz w Afganistanie, a także w wielu nie tylko polskich szkołach wojskowych, mogą budzić szacunek. Teraz z rąk swojego poprzednika, majora Roberta Cruza, przejął obowiązki szefa Bielskiego Batalionu. Panie pułkowniku, podejmuje pan doskonały batalion. Doskonale wyszkolony, doświadczony, zgrany. To właśnie pododdział 18. Batalionu bierze dumne miano przebywającego pododdziału wojsk lądowych. W bieżącym roku drużyna batalionu w zawodach na szczeblu wojsk lądowych zdobyła pierwsze miejsce, udowadniając wysoki kunszt żołnierski. Gratuluję panu objęcia stanowiska i wierzę, że pod pana dowództwem batalion będzie odnosił kolejne sukcesy. Przy ulicy Brodzińskiego powstaje nowy miejski żłobek. Opieka nad najmniejszymi dziećmi wymaga specjalnych warunków, stąd żłobków nie tylko w Bielsku-Białej, ale i w całym kraju brakuje. Mimo że nowa ustawa nieco poluzowała rygory stawiane tego typu placówką, wciąż wolnych miejsc jest zbyt mało. Stąd w mieście powstaje nowy, trzeci żłobek. Gotowy ma być w przyszłym roku. Na ulicy Brodzińskiego, na Hulance, powstaje w tej chwili nowy żłobek. Jest to rozbudowa i adaptacja dawnego budynku. No kiedyś, wiele lat temu, tam rzeczywiście ten budynek był wybudowany jako żłobek, ale tak radykalnie zmieniły się przepisy, jeśli chodzi o wymagania i przepisy pożarowe, że nie było możliwe adoptowanie tego budynku wprost, czyli wykonanie jakichś tam prac drobnych adaptacyjnych, tylko trzeba było dość gruntownie podnieść między innymi wysokość pomieszczeń, dobudować dodatkowe pomieszczenia, żeby po prostu były spełnione wszystkie wymagania, jakie musi spełniać żłobek. Dla ilu dzieci jest budowane? Zgodnie z dokumentacją żłobek przeznaczony jest dla 93 dzieci. Bielsko-Żywiecki Gość Niedzielny obchodzi okrągły jubileusz. Właśnie ukazał się 1000 numer tego tygodnika. Wydawany na terenie diecezji bielsko-żywieckiej magazyn dorastał razem z nią. Nie ma zatem się co dziwić, że w jubileuszowym numerze zamieszczono wspomnieniowe materiały i fotoreportaże. Część z nich i sporo dokumentów można teraz obejrzeć w Książnicy Beskidzkiej, gdzie z tej okazji lokalna redakcja Gościa Niedzielnego zorganizowała specjalną wystawę. Tysięczny numer bielsko-żywieckiego Gościa Niedzielnego to przede wszystkim okazja do powrotu rzeczywiście do tych pierwszych chwil, kiedy powstawała diecezja, ponieważ jesteśmy w diecezji od pierwszego dnia życia wspólnoty naszego kościoła. Zaczynaliśmy od relacji z biskupiej konsekracji biskupa Rakoczego. Byliśmy podczas ingresu do katedry w Bielsku-Białej, do konkatedry w Rzymsku i wszystkich następnych wydarzeń.
To jest i prawie 20 lat wspólnego bycia z mieszkańcami naszej diecezji i w Bielsku Białej, i na terenie całego Podbeskidzia. W Bielsku Białej siłą rzeczy bywamy najczęściej, ponieważ tutaj mnóstwo się dzieje, choć pan prezydent Jacek Krywult zawsze ma niedosyt ilości miejsca, jaki poświęcamy na wydarzenia bielskie, ale też musimy godzić nasze relacje z Bielska z całą diecezją, gdzie też wiele ciekawych, choć może mniej spektakularnych wydarzeń ma miejsce. To przede wszystkim okazja, żeby podziękować wszystkim tym, którzy są z nami, którzy czytają Gościa Niedzielnego, i okazja, żeby zaprosić do tego, by byli dalej z nami. Chcemy do tych wszystkich byłych już wydarzeń wrócić podczas naszej wystawy, którą przygotowaliśmy, fotografii i pamiątek z tego gromadzenia pierwszego tysiąca naszych wydań. Połowa wakacji za nami, za to przed nami kolejne koncerty wakacyjne zorganizowane przez Bielskie Centrum Kultury. Aura może nie jest sprzyjająca, ale realizacja dotychczasowego repertuaru koncertowego zaplanowanego na tegoroczne wakacje dowodzi, że deszcz artystom i bielskiej widowni nie straszny. Sierpień ma być ładniejszy i nadal atrakcyjny. Za nami lipiec, oczywiście niestety pogoda typowo nieletnia. Nie przeszkadzało to jednak w organizacji koncertów, które żeśmy sobie zaplanowali. Wszystkie 9 koncertów, które były zaplanowane na lipiec, się odbyły. Wszyscy artyści oczywiście dojechali i mimo tej brzydkiej pogody, deszczu i chłodu, gdzieś szacujemy, że około 12 tysięcy osób te koncerty oczywiście obejrzało. Najbliższy koncert 13 sierpnia o godzinie 18:00 tutaj w Parku Słowackiego wystąpią bielscy artyści. Będzie to zespół Divertimento wywodzący się z Bielskiej Orkiestry Kameralnej i jego, oczywiście tego zespół zaprosił sobie gości. Solistką będzie Aleksandra Stokłosa, solistka Opery Bytomskiej. Natomiast również do grona naszych muzyków dołączyło Das Klein Wientrujo. To są absolwenci naszej bielskiej szkoły muzycznej, którzy teraz studiują w Wiedniu i oczywiście tam robią karierę. Koncert oczywiście muzyki rozrywkowej. To nie będzie muzyka trudna, poważna, tylko będzie to oczywiście muzyka popularna i myślę, że będzie to wspaniała zabawa z naszymi bielskimi artystami. Natomiast w niedzielę 14 sierpnia o godzinie 18:00 na Starym Rynku zagości Bony M, a więc dyskotekowe przeboje lat 70. Myślę, że każdy sobie chętnie przypomni ten zespół, który robił oszałamiającą oczywiście karierę na całym świecie. Myślę, że na wszystkich dyskotekach świata grano ich utwory. Znakomita zabawa się zapowiada. Myślę, że do tej wspaniałej zabawy dołączy również i pogoda i będziemy się wspólnie wszyscy razem bawić. Kolejny weekend to 20 sierpnia o godzinie 18:00 w Parku Słowackiego. Wielka gwiazda Marek Torzewski to jeden z najlepszych polskich tenorów występujących na całym świecie, między innymi w La Scali. Tutaj ze swoim zespołem wykona oczywiście muzykę popularną i rozrywkową. W Parku Słowackiego 20 sierpnia będziemy się bawić z wielką gwiazdą światową Markiem Torzewskim. Natomiast 21 sierpnia na Starym Rynku, tym razem o godzinie 16:30, zagości muzyka żeglarska, a więc kolejny koncert zespołów Szanty. Rozpoczną je oczywiście nasze dwie bielszczanki, Dorota Tarnawa i Angelina Gloss. To są zwyciężczynie konkursu międzyszkolnego. Natomiast później trzy zespoły, myślę, że te najbardziej lubiane w Polsce, prawdziwe perły, Mechanicy Szanty i Szanon. Znakomita zabawa, muzyka Szanty, myślę, że przybliży nam, jak oczy zamkniemy, pobyt nad morzem i szum naszego Bałtyku. I też wierzę w to, że pogoda dopisze i będziemy się mogli wspólnie świetnie bawić. Natomiast ostatni weekend
27 sierpnia o godzinie 18 spotkamy się w Parku Słowackiego i tu będziemy gościć kolejny znakomity bielski zespół. Jest to grupa Furmana i goście. Bardzo zespół lubiany. Myślę, że chętnie na ich koncerty przychodzą i młodzi, i starsi. I tutaj w Parku Słowackiego myślę, że będzie podobnie.